Hej, 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 z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i tak jakoś się złożyło, że ten materiał rozpoczynam od możliwie najbardziej szablonowego tekstu. No, tak się złożyło dzisiaj. Okej, w takim razie uznajemy, że ten klip będzie dość bezpośredni, dobra? Rozpoczniemy od historii. Pochodzę z malutkiej mieściny, takiej naprawdę malutkiej i odkąd pamiętam, to zawsze miałem duży problem, żeby zorganizować sobie jakąś ekipę do gry, w sensie spośród moich rówieśników. Oczywiste było to, że wszyscy cisnęli piłkę nożną, którą przez to szczerze znienawidziłem i ostatecznie na WF-ach zawsze otrzymywałem szlachetną rolę frajera na bramce. To były czasy, zanim internet stał się ogólnodostępny, telefony komórkowe były drogą rzadkością, nie było takiego podejścia jak teraz, że wszystko w zasadzie jest pod ręką. Znalezienie dzieciaków do gry w moim roczniku było dość trudne, co prawda po jakimś czasie udało mi się dostać do ekipy znajomych koszykarzy mojego starszego brata, no ale to nie było to samo, bo ja byłem dla nich za młody, za cienki, nie było jako takiej rywalizacji, bo ja no nie dorastałem im do pięt, brakowało mi po prostu tej gry z kimś na moim poziomie. W jakimś czasopiśmie dowiedziałem się o organizacji obozów koszykarskich, strasznie mnie to podjarało, pierwszy raz słyszałem, co to w ogóle jest. Zadzwoniłem, dowiedziałem się, spodobała mi się wizja, wyprosiłem rodziców o hajs i mnie wysłali. Pojechałem na swój pierwszy obóz koszykarski w życiu. To była naprawdę świetna sprawa. Dzieciak, który w zasadzie musiał błagać swoich rówieśników o grę w kosza, nagle znalazł się w miejscu, gdzie takich dzieciaków jest mnóstwo i spędziliśmy sobie niemalże dwa tygodnie na wspólnej grze w koszykówkę, na wspólnych treningach, rozmowach o koszykówce. Bajka, po prostu bajka. Teraz, gdy jestem bardziej świadomy i tak sobie wspominam ten obóz, to no w sumie była to zabawa. I nie odbierzcie tego źle, to jest żaden hejt, bo ja się bardzo dobrze bawiłem i bardzo miło wspominam ten obóz, ale brakowało mi tam jakiejś rywalizacji takiej ciągłej. Były treningi, było zwiedzanie, było oglądanie filmów o koszykówce, ale jeśli chodzi o samą grę w koszykówkę, to bodajże ostatnie 3 dni tego obozu to był jakiś mini turniej, to w zasadzie tyle. I gdy patrzę na to, jakie możliwości trenowania koszykówki mamy teraz, w 2018 roku, co możemy robić na przykład na Draft Campie, to naprawdę odczuwam lekką zazdrość i żałuję, że nie urodziłem się 15 lat później. Jeśli mnie oglądacie już od jakiegoś czasu, to pewnie wiecie, że dość blisko współpracuję z pasjonatami koszykówki z Warszawy, którzy dbają m.in. o rozgrywki Draft Ligi, ale też o organizację Draft Campu. Ja osobiście kocham rywalizację i strasznie mnie motywuje możliwość mierzenia swoich sił z lepszymi od siebie, więc no tak, gdybym był młodszy, tym pojechał. Jak to wygląda? Wyobraźcie sobie, że macie przed sobą 10 dni życia z koszykówką i przez ten czas jesteście zawodnikami jednej z 8 drużyn. W każdy dzień rozgrywacie pełny mecz, 4 kwarty po 15 minut, oczywiście biegając w nowiutkim stroju uszytym specjalnie dla was i ciśniecie mocno, by wywalczyć jak najwyższe miejsce w playoffach, a może i nawet mistrzostwo. Po każdym meczu macie wgląd do statystyk, a nie ukrywajmy, że każdy z nas kocha statystyki, a wisienką na torcie są też relacje filmowe ze spotkań. Zrobiłeś jakąś mega akcję na meczu? Obejrzysz sobie ją na stronie obozu jeszcze tego samego dnia. Żeby nie było, nawet jeśli okaże się, że twoi koledzy są od ciebie lepsi, to nie musisz obawiać się o czas gry, bo każda drużyna jest zbudowana w taki sposób, by miała lidera, drugie i trzecie opcje, a także zadaniowców. Czyli zupełnie tak samo jak NBA minus Golden State Warriors. Ekipy są wyrównane, bo są tworzone przez system draftu zawodników. Na obozie znajduje się 8 trenerów i trzeciego dnia po pierwszych treningach oraz przede wszystkim po testach Draft Combine wybierają oni po kolei graczy dla swoich klubów. Także to nie jest tak, że jedziesz na obóz pograć w koszykówkę. Jedziesz na obóz, by poczuć na własnej skórze takie pełne doświadczenie uczestnictwa w takiej jakby mini lidze, coś takiego jakby to był jakiś sezon NBA w pigułce. Rozpoczynasz od treningów, bierzesz udział w Draft Combine, czyli w testach oceniających twoje fizyczne możliwości, takie jak wyskok, siła czy zręczność. Bierzesz udział w emocjonującym drafcie, a następnie dołączasz do jednej z drużyn, by wywalczyć ostateczny sukces na zakończenie obozu. Ciężko jest mi wam przedstawić wszystko, co dzieje się na tym kampie, bo naprawdę jest tego ogrom. Na pewno jednak mogę wam zdradzić, że sporo pogracie i porywalizujecie, bo Draft Camp to przede wszystkim gra w koszykówkę.
Treningi są bardzo ważne i oczywiście się często odbywają, ale nie zapominajmy, że to rywalizacja sprawia, że wskakujemy na ten szósty bieg, wchodzimy na wyżyny swoich umiejętności. Na treningach wyrzeźbicie technikę, ale to na meczach kształtuje się wasz charakter. Muszę jeszcze wspomnieć, że 80% zawodników przystępujących do kampów to zawodnicy klubowi, którzy trenują i grają zawodowo bądź półzawodowo. Tacy gracze sami pewnie przyznają, że ilość meczów w sezonie jest trochę za mała, by móc się rozwijać. No, koszykówka młodzieżowa tak ogólnie wygląda w kraju, że w jeden weekend odbywa się w miarę wyrównany mecz, a w następnym spotykają się takie ekipy, że wynik wskazuje, nie wiem, 100 do 20. Z kolei na Draft Campie macie pewność tej codziennej, zaciętej gierki na pełnym zaangażowaniu. Wiem, że wśród was jest tutaj kilku uczestników oraz fanów tej całej Draft Campowej inicjatywy, dlatego mam do was taką prośbę, napiszcie w komentarzu pod tym filmem tak szczerze, co myślicie o tym wszystkim, jak wspominacie wasz wyjazd na Draft Camp, czy zamierzacie się wybierać i w tym roku, koniecznie dajcie znać. Pierwsze obozy rozpoczynają się pod koniec czerwca i choć pula miejsc została wyprzedana już w ponad połowie, jeśli nie więcej, to jeśli się pospieszycie, dacie radę jeszcze się dopisać. Nieważne, czy macie 12 czy 20 lat, jest kilka terminów, które odpowiadają waszym rocznikom. Żeby nie było, dziewczyny też mają swoją własną wersję obozu, Draft Camp Girls. Jest tu was w końcu aż ze 3,5%, więc może któraś da się namówić. Obozy odbywają się w Brzesku na południu oraz w Brodnicy na północy, także od razu mogę wam zdradzić, że jeśli ktoś będzie chciał sobie ze mną zbić piątkę, to na pewno pojawi się w Brzesku na którymś z turnusów, albo na dwóch. Link do zapisów na Draft Campy znajdziecie pod tym filmem bądź na moim Facebooku, także jeszcze raz piszcie, czy widzimy się na miejscu. A ja idę płakać, że nie mam znów 15 lat.